Książkowa seria Wojownicy autorstwa pisarek i pisarzy używających pseudonimu Erin Hunter według oficjalnego wydawcy jest adresowana do czytelników w wieku od 9 do 12 lat. Jednakże książki zdołały już podbić liczne serca także znacznie starszych czytelników. Czytelników, którzy z chęcią zobaczyliby w książkach tematy, które zwykle nie są poruszane w literaturze dla dzieci. Takie na przykład jak relacje i związki homoseksualne. Jedna z członkiń zespołu tworzącego Erin Hunter, zapytana o możliwość wystąpienia w serii postaci homoseksualnych, odpowiedziała, iż jako że książki są sprzedawane nie tylko na rynku amerykańskim, lecz także w krajach, które jeszcze nie zaakceptowały małżeństw i związków homoseksualnych, z tego powodu wydawca nie życzy sobie, aby takie tematy były w książkach poruszane. Kolejna z autorek serii, Victoria Holmes, zapytana o to samo, odpowiedziała, iż jej zdaniem homoseksualizm nie pasuje do cyklu książek opowiadającego o dzikich kotach żyjących w lesie. Czyli to zamyka temat, prawda? Wszystkie postaci pojawiające się w Wojownikach są heteroseksualne. Koniec, kropka. A jednak heteronormatywizm niektórych postaci wcale nie jest tak pewien. W książkach już od pierwszej serii pojawiają się bohaterowie, o których fani spekulują, iż mogą nie przepadać za płcią przeciwną. Co więcej, preferencje romantyczne niektórych z nich zostały potwierdzone przez autorów i autorki serii. Oto wszystkie postaci występujące w cyklu książkowym Wojownicy, o których spekuluje się, iż mogą nie być tak heteronormatywne, jak wydawca chce, abyśmy w to wierzyli. Najwięcej postaci, które mogą nie być heteroseksualne, pojawia się w pierwszym podcyklu serii, obejmującym od 1 do 6 tomu. Mamy tam aż 6 różnych postaci, które mogą nie być zainteresowane płcią przeciwną. Dwiema pierwszymi z nich są Kruczałapa i Jęczmień. Są to dwie postaci bardzo popularne w fandomie, zwłaszcza ten pierwszy. Kruczałapa, po tym gdy Tygrysi Pazur spiskował i zamierzał go zabić, odszedł z klanu Pioruna i zamieszkał z Jęczmieniem w jego stodole. Od tej pory para kocurów mieszkała zawsze razem i tworzyła własne domowe ognisko. O ile przez większość serii związek pomiędzy Kruczołapą i Jęczmieniem był tylko lekko sugerowany, nowelka Pożegnanie Kruczej Łapy przestała się krępować. Na przykład mamy tam scenę, w której po kłótni Jęczmień zły na Kruczołapę wykopuje ich ze wspólnego gniazda, gdzie oba kocury razem sypiają i każe mu spać oddzielnie. Biedny Kruczołapa, śpiący całkiem sam, myśli o tym, jak bardzo mu brakuje ciepła jęczmienia. Dodatkowo, kiedy para wybiera się do Fiołek, siostry Jęczmienia, aby poznać jej niedawno narodzone kocięta, jedno z dzieci pyta Kruczołapę i Jęczmienia, czy oni również mają razem kocięta albo jakiś planują. A gdy na koniec nowelki Kruczołapa niestety żegna się z życiem, decyduje się on nie iść do Gwiezdnego Klanu, bo wie, że Jęczmień jako samotnik nie mógłby do niego trafić. A Kruczołapa chce być ze swym bardzo specjalnym przyjacielem, do końca razem, nawet po śmierci. Nie tylko główni bohaterowie, tacy jak Kruczołapa, okazują się mieć szczególne preferencje. Pamiętacie może Mysie Futerko? Członkinie klanu Pioruna, która chociaż nigdy nie staje się jedną z głównych postaci, przez wiele książek jest jedną z najbarwniejszych postaci pobocznych? Fani od dawna zastanawiali się, czy nie było czegoś pomiędzy nią i Długim Ogonem, albo Pięknisiem. Jednak Victoria Holmes, jak już mówiłam, jedna z autorek, zapytana tą sprawę, gwałtownie zaprzeszczyła. Mysie Futerko nigdy, przenigdy nie myślała o posiadaniu jakiegokolwiek partnera lub partnerki i nie jest zainteresowana. Oznacza to, że Mysie Futerko jest aseksualna i aromantyczna. Osoba aseksualna i aromantyczna to taka, która w ogóle nie jest zainteresowana jakimikolwiek związkami romantycznymi. Jednak nieheteronormatywność pojawia się nie tylko w klanie Pioruna. Pamiętacie może Małą Chmurę, wojownika klanu Cienia, który później stał się medykiem? Victoria Holmes potwierdziła, iż Mała Chmura nie jest zainteresowany kocicami, co może oznaczać, że tak samo jak Mysie Futerko jest aseksualny lub jest po prostu gejem. Nie możemy także zapomnieć o Wysokiej Gwieździe, przywódcy klanu Wiatru. Kate Carey potwierdziła, iż kocur nigdy nie miał partnerki ani kociąt, gdyż jego serce należało do Jake'a. Jake to kocur, który pojawił się w książce Zemsta Wysokiej Gwiazdy. Gdy Wysoka Gwiazda, wtedy jeszcze będący młodym wojownikiem o imieniu Wysoki Ogon, zdecydował się opuścić klan, aby odnaleźć kota, którego uważa za mordercę swego ojca, Wysoki Ogon niechcący zjadł zatrutego szczura. Jego życie uratował wtedy właśnie Jake, kocur mieszkający razem z dwunogami.
Od tej pory Wysoki Ogon i Jake podróżują razem i chociaż na początku Wojownik nie cieszy się zbytnio z towarzystwa kociego pieszczoszka, stopniowo on i Jake zaczynają się do siebie zbliżać, aż w końcu są bardzo, bardzo, bardzo bliskimi przyjaciółmi. Jednak ich związek dobiega końca, gdy Wysoki Ogon decyduje się wrócić do Klanu Wiatru. Gdyż oboje wiedzą, że Jake nigdy nie byłby szczęśliwy w lesie, a Wysoki Ogon nigdy nie byłby szczęśliwy wśród dwunogów. Oczywiście wydawca stwierdził, iż Wysoka Gwiazda i Jake byli tylko i wyłącznie bliskimi przyjaciółmi. Jednak nie tylko Kate Carey, lecz także Victoria Holmes potwierdziły, iż tak, Jake i Wysoka Gwiazda byli jak najbardziej romantycznymi partnerami. Oznacza to, że Wysoka Gwiazda, który nigdy nie interesuje się kocicami, był gejem. Podczas gdy Jake, który po rozstaniu z Wysokim Ogonem związał się najpierw z Queens, a później z Nadmeg, był biseksualny. Podejrzenia o homoseksualizm nie kończą się wraz z pierwszą serią. W drugiej serii, Nowa Przepowiednia, obejmującej tomy od 7 do 12, mamy dla odmiany lesbijki. Co prawda wiemy, że liściasta sadzawka, córka Ognistego Serca, jak najbardziej interesuje się kocurami, no bo w końcu miała ten swój mały romansik z Wronim Piórem. Jednak wydaje się, że kocury nie są jedyną płcią, która interesuje bohaterkę. Po tym, gdy została schwytana przez dwunogi, liściasta sadzawka nawiązuje bardzo bliską znajomość z kotką o imieniu Cody. I chociaż Cody mieszka z dwunogami, po tym, gdy wszystkie koty zostają uwolnione z klatek, chętnie udaje się wraz z liściastą sadzawką do klanu Pioruna, gdzie mieszka przez pewien czas. Gdy koniec końców Cody decyduje jednak, iż dzikie życie w lesie nie jest dla niej i chce wrócić do swych właścicieli, liściasta sadzawka jest zdruzgotana. Jej rozpacz jest znacznie większa niż powinna być rozpacz kogoś, kogo opuszcza dopiero co poznana znajoma. To, jak bardzo odejście Cody przeżywa liściasta sadzawka, przypomina bardziej ból kogoś, kogo właśnie rzuciła dziewczyna. Czyżby liściasta sadzawka liczyła na to, że Cody zostanie w klanie Pioruna i kiedyś stanie się dla niej kimś więcej? No i skoro już mówimy o liściastej sadzawce, nie możemy zapomnieć o jej bliskiej relacji z Ćmim Skrzydłem, medyczce należącej do klanu Rzeki. Ilekroć obie kotki się spotykają, liściasta sadzawka nigdy nie omieszkuje wspomnieć, jaka piękna jest Ćmie Skrzydło. Zachwyca się jej oczami i futrem. Same Ćmie Skrzydło również lubi spędzać czas w towarzystwie liściastej sadzawki i często prosi przyjaciółkę, aby ta przynocowała w jej jaskini, co też liściasta sadzawka często chętnie czyni. Wygląda na to, że ich heteronormatywne preferencje mogą być dziedziczne, bo w trzeciej serii, obejmującej tomy od 13 do 18, dowiadujemy się, że córka liściastej sadzawki, ostrokrzewowy liść, może być aseksualna. Oczywiście nie jest ona pierwszą kocicą, która niekoniecznie chce zakładać rodzinę, jednak tylko ostrokrzewowy liść na samo wspomnienie, że mogłaby się z kimś związać, reaguje od razu i z niesmaczeniem. To właśnie sprawia, iż fani serii często zastanawiają się, czy nie jest ona aseksualna albo aromantyczna, albo jedno i drugie. Same autorki zdają się być co do tego niezgodne. Kate Carey twierdzi, że ostrokrzewowy liść po śmierci znalazła partnera w Gwiezdnym Klanie. Jednak Victoria Holmes gwałtownie temu zaprzecza, twierdząc, że ostrokrzewowy liść nigdy z nikim by się nie związała. Poza główną serią postaci, których heteroseksualizm budzi pewne wątpliwości, pojawiają się także w specjalnych edycjach, czyli pojedynczych tomach opowiadających zamknięte historie. Gęsie pióro po raz pierwszy pojawia się w Przepowiedni Błękitnej Gwiazdy i już wtedy zaczął budzić pewne wątpliwości wśród fanów z powodu jego co nieco ekscentrycznego zachowania i bardzo dramatycznej osobowości. Zaczęto spekulować, czy nie jest on przypadkiem gejem. Natrafiłam na wzmianki mówiące, iż któryś z autorów pracujących nad serią potwierdził, iż Gęsie Pióro rzeczywiście jest nieheteronormatywny, jednak nie udało mi się tego potwierdzić, dlatego akurat tożsamość seksualna tej postaci będzie musiała pozostać w strefie domysłów. A dobrze, to była mowa o czterech głównych klanach. A co z piątym klanem, klanem Nieba, który od pokoleń żył w separacji, oddzielony od reszty klanów? Przez wiele pół roku jego medyczką była Pieśń Echa, piękna, eteryczna kotka. Jej brak zainteresowania kocurami można oczywiście wyjaśnić tym, iż jest medyczką. Jednak jeśli przyjrzymy się temu, jak zachowuje się Pieśń Echa w książce zatytułowanej Przeznaczenie klanu Nieba, zauważymy, iż jest ona bardzo,
bardzo bliską przyjaciółką liściastej gwiazdy. Cały czas wysłuchuje wszystkich zmartwień przyjaciółki, wspiera ją i pociesza. I chociaż liściasta gwiazda sama wątpi w swe umiejętności i kompetencje, pieśń Echa zawsze jest przy niej, aby zapewnić ją, że dobrze czyni i powiedzieć jej, jaką jest dobrą liderką i osobą. Aż do momentu, w którym liściasta gwiazda zwierza się jej, iż chciałaby się związać z pewnym kocurem. Wtedy pieśń Echa reaguje bardzo dziwnie i bardzo gwałtownie. Do tej pory słodka, spokojna i zrównoważona medyczka robi prawdziwą awanturę. Medyczka czyni swej liderce wiele wyrzutów, jakby czuła się osobiście zdradzona. Nawet pyta liściastą gwiazdę, jak ona w ogóle śmie mieć partnera. Jest to reakcja co najmniej dziwna, tym bardziej, iż pieśń Echa wie, że przywódcy klanów jak najbardziej mogą się łączyć w parę. Wygląda to tak, jakby medyczka podkochiwała się w swojej liderce i miała nadzieję na coś więcej. I na wieść, że ta nieodwzajemnie jej uczuć, czuła się zraniona i zdradzona. Na szczęście w Mance, klan Nieba i Obcy, która jest kontynuacją książki, widzimy, iż pieśń Echa i liściasta gwiazda dogadały się jakoś i znów są bliskimi przyjaciółkami. To wszystkie koty, o których spekuluje się, iż tak naprawdę są nieheteronormatywne, o których wiem. Czy słyszeliście może o jakichś innych? Albo dotarliście do jakichś wypowiedzi, gdzie autorki potwierdzają preferencje seksualne w którejś z nich? Jak sądzicie, gdy wydawnictwo twierdzi, że jakieś koty są tylko przyjaciółmi, podczas gdy autorki twierdzą, iż owa para jest jak najbardziej w związku, tak jak w przypadku Wysokiej Gwiazdy i Jake'a, która wypowiedź jest bardziej kanoniczna? Wypowiedź wydawcy, który odpowiada za marketing i spójność marki, czy autorek, do których przecież należy wizja artystyczna? Czy chcielibyście, aby w serii Wojownicy pojawiły się postaci będące w otwarcie homoseksualnym związku? Czy wolicie, aby cała sprawa została w sferze domysłów? Czy sądzicie, że Sójcze Pióro jest omniseksualny i kocha się w patyku? Proszę, napiszcie mi o tym wszystkim poniżej w komentarzach. A jeśli film wam się podobał i macie ochotę na więcej, zapraszam was do obejrzenia wideo, w którym opowiadam o pewnym bardzo toksycznym związku, który pojawia się w Wojownikach, a jest zwykle romantyzowany przez czytelników. Może także zainteresować was film, w którym spekuluję na temat przyszłości życia romantycznego Kajona z Lwiej Straży.